Kochani moi, więc tu z tego miejsca, koło Padwy, w sanktuarium Matki Bożej, a te Sara, tak nazywane, to tutaj przecież obok są domy, pola uprawne. To tutaj miał miejsce cud. Matka Boża przyszła, a również wstawiła się przed Jezusem za tą dziewczynką, która była chora. Została uzdrowiona. Tu była ta wielka radość z jej uzdrowienia. Do tego miejsca tu pielgrzymujemy często, a zwłaszcza wszyscy, którzy, no już możemy powiedzieć, należą do rodziny, do modlitwy świętego Szarbela, katolickiego stowarzyszenia. Dlatego dzisiaj dziękujemy za to katolickie stowarzyszenie, za dekrety podpisane przez księdza biskupa, Matce Bożej, ta nasza wdzięczność przed też wizerunkiem niepowziętej Matki Bożej, kopii obrazu z niego widzi. Prześwięta i modlitwa uzdrowienia, uwolnienia. Cari fratelli sorelle, allora da questo luogo, a Tessara, dove veniamo spesso a pregare, a chiedere, a ringraziare Maria, e proprio qui c'era questa gioia. Quando lei è apparsa, quella giovane ragazzina, veramente con una gioia, quando stava correndo verso suo papà, dopo la guarigione, dopo portando quella gioia che ha incontrato Maria, e siamo venuti a quelli che sono nell'Associazione Cattolica Famiglia Casa di Preghiera di San Charbel, per onorare Maria in questo tempo della preparazione per la festa del nostro patrono, la Santa Messa e anche la preghiera per chiedere le grazie.